Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Gmina Łęka Opatowska podzieliła się swoimi zasobami i doświadczeniem w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przekazując specjalistyczny pojazd strażacki OSP Siemianice na potrzeby gminy Izvoare w Mołdawii. W uroczystościach wziął udział ambasador nadzwyczajny i pełnomocnik Republiki Mołdawii w naszym kraju Igor Bodiu. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Kiszyniowie, z którą Wielkopolska od ponad 3 lat realizuje projekt pilotażowy w zakresie transferu doświadczeń funkcjonowania OSP z Wielkopolski właśnie do Mołdawii. Doświadczaliśmy przez wiele lat, jak ważne jest to, by wspierać się nawzajem. Nas też kiedyś mocno wspierano, wtedy kiedy mieliśmy dążenia do poprawy naszej sytuacji, również jeśli chodzi o wyposażenie sprzętu. Mówię tutaj o ochotniczych strażach pożarnych, nie będę się rozwodził szerzej. I też na te nasze apele odpowiadamy. Dzisiaj, kiedy możemy już mówić o dobrym rozwoju ochotniczych straży pożarnych w naszym kraju, to sprzęt, którym dysponujemy, a który może doskonale jeszcze służyć naszym przyjaciołom z Mołdawii, chętnie również tam przekazujemy. Kiedyś korzystaliśmy, jak pan marszałek mówił, z różnych innych pomocy, również tutaj gmina Łęka Opatowska, a dziś my możemy wspólnie z panem przewodniczącym Rady Gminy i z radnymi przekazać coś, co jest możliwe i będzie służyć właśnie w Mołdawii, w gminie Izvoare. Chciałbym bardzo podziękować za ten prezent dla gminy Izvoare, za ten dar serca. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich naszych mieszkańców gminy Izvoare za ten pojazd, który będzie dobrze przez nas wykorzystany. Republika Mołdawii jest na drodze dość wyjątkowej i ambitnej, na drodze negocjacji, żeby stać się członkiem Unii Europejskiej. Ale jak pokazuje praktyka, bardzo ważne są te relacje między regionami i te relacje międzyludzkie. Przekazane auto pochodzi z jednostki OSP Siemianice. Samochód ma 40 lat. Przejechał 12 tysięcy kilometrów. Wygląda więc na to, że auto ma do pokonania teraz chyba najdłuższą trasę w historii swojej, z 1600 kilometrów. PSP Kępno oraz jednostki OSP z gminy Łęka Opatowska we własnym zakresie postarały się także wyposażyć wóz w sprzęt ochrony przeciwpożarowej. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.